technik bokserskich podczas Mistrzostw Świata Lightweight w marcu 2021 roku. Będziemy mogli się spodziewać następujących technik, które teraz chłopaki zademonstrują. Przypominam, że nie zakładamy rękawic bokserskich, tylko wiążemy gazą i troszeczkę mniejsze niż rękawiczki do MMA. Pierwsza z technik, techniki ręczne, zaprezentują tutaj zawodnicy. Kolejny wachlarz technik to techniki nożne, wszystkie kopnięcia na wszystkie strefy kolanami, piszczelami, zaprezentują zawodnicy. Teraz kolejny element w walce. Walka w clinchu, w której wykorzystujemy kolana oraz uderzenie głowy. W walce dozwolone są rzuty, można przechwycić nogę przeciwnika zadając kopnięcia. Wysokie rzuty, takie na wysokości biodra. W tradycyjnej walce lightweight sędziował jeden sędzia, ringową podejmował decyzję, który z zawodników wygrał. Dopuszczalne było dwuminutowa przerwa, takie jakby odrzucenie zawodnika, jeżeli był na skraju knockoutu, zaliczył knockdown, przez dwie minuty mógł dojść do siebie, co nie było, nie zabierało taką możliwość mieć pretensji do sędziego, że za wcześnie przerwał walkę. Również w tradycyjnych walkach były jakby pojedynek rozstrzygnięty był często, jeżeli któryś z przeciwników był porozcinany. Można było trzy razy z krwi wytrzeć zawodnika. Jeżeli po trzecim razie, kiedy go wytarliśmy z krwi, nadal krew przeszkadzała walczyć i zaburzała pole widzenia, była walka wtedy przerywana. Oczywiście walka będzie toczyła się w ringu. Obecnie ostatnie Mistrzostwa Świata, które się odbyły, były w 2000 roku. Natomiast te, które odbędą się w Polsce, to są pierwsze amatorskie Mistrzostwa Świata lightweight. Także będą w ochraniaczach, w kaskach, ochraniacz na łokcie, w rękawiczkach i ochraniaczach na piszczele. Trwa negocjacja, jaka będzie specyfikacja sprzętu. Ma to służyć przede wszystkim temu, żeby spopularyzować ten sport, usportowić, bo w Birmie obecnie dzięki temu, że usportowili, nadali sportowy charakter walkom, rząd organizuje trzy razy do roku różne gale i ma na tym pierwsze Ministerstwo Sportu. Przygotowania trwają pełną parą. Zapraszamy 24-28 marzec 2021 rok. Hala Obrońców Tobruku na Bemowie, Warszawa, Polska.